Mili Państwo, luty, więc chciałem zapodać jakieś sensowne przysłowia meteorologiczne na bieżący miesiąc, ale z tym bieda, bo przysłowia albo się wykluczają, albo każde mówi o czymś zupełnie innym. Przykładowo, gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi. I zaraz za tym, luty szykuj buty, bo nadejdą deszcze pluty. Ale z naszymi przysłowiami tak to już jest, że sobie przeczą. Z jednej strony mówią, miłość jest ślepa, ale z drugiej widziały gały. Co brały. Z jednej co za dużo to niezdrowo, ale z drugiej od przybytku głowa nie boli. Z jednej oszczędnością i pracą ludzie się bogacą, ale z drugiej pracuj, pracuj, a garbci sam wyrośnie. Poza tym klasyk powiada, że jakby można było wzbogacić się ciężką pracą. To najbogatsi na świecie byliby niewolnicy harujący w kamieniołomach. I już prasa wielkopolska pismo pod tytułem 5 groszy“ w podtytule Dziennik Narodowy Przez pracę do potęgi narodu. Koniec tytułu, jest rok 1935, z tym, że ów Dziennik Narodowy Pracy poświęcał dziwnie mało uwagi, za to lubował się w nowinach typu Między Antonim przed z Głowna, a jego ojcem. Dochodziło w ostatnim czasie do awantur, które kończyły się tym, że wyrodny syn obijał ojca podczas ostatniej bójki Przedwojski odgryzł ojcu ucho. Wyrodnym synem zajęła się policja. Dziś historia muzyki i to tej najbardziej poważnej z poważnych, mianowicie muzyki awangardowej XX wieku. A ta muzyka, właśnie 25 lutego 1960 roku, zyskała taką oto manifestację, iż John Cage, kompozytor amerykański, który w swych awangardowych pomysłach poszedł dalej niż jakikolwiek inny jego kolega. Otóż John Cage doprowadził do premiery swojego koncertu pod tytułem Muzyka na pianinka za". Te miniaturowe pianinka służyły dzieciom raczej do robienia hałasu niż do czegokolwiek innego i tak też potraktował je kompozytor. Jeszcze napisał dla nich zapis, chciałoby się powiedzieć, nutowy. Ale nie był to zapis umieszczony na papierze, lecz na przezroczystych foliach, na które kompozytor naniósł rozproszone kropki i kółka. Te arkusze folii można było w dodatku na siebie nakładać. I za każdym razem otrzymywało się nieco inny zapis, który należało jednak wykonać na tych rzeczonych pianinkach. John Cage posunął się jeszcze dalej, ponieważ jeżeli arkusze folii nakładało się na siebie w pionie. Utwór, no powiedzmy muzyczny, był krótszy, ale jeżeli nakładało się je na siebie w poziomie, bo to były prostokąty, to utwór muzyczny grany według nich był dłuższy. Ale cóż, wrażenie i tak musiało być piorunujące, czego wszystkim ówczesnym koneserom muzyki zazdrości po dziś dzień audiofil Wiesław Kot.